brzmi, a o co chodzi z tym węglem? W zasadzie, bo tam są postulaty, które mówią coś o węglu. Węgla postanowiłem odejść jak najszybciej. Dlaczego węgla trzeba odejść? Dlatego, że spalenie węgla generuje gazy cieplarniane, które jak wiemy są szkodliwe, więc trzeba odejść w tej chwili. I tak teraz Unia Europejska, Bruksela i ONZ należy zrobić jak najszybciej. A czyli... to w tym momencie, czyli premier Morawiecki i reszta robią to... Jakby... Czyli rozumiem, że protestujecie w imię odejścia od węgla, tak? Tak jest, między innymi. Kosztem? Jakim kosztem? A co znaczy kosztem? No jakim kosztem? Na rzecz czego chcecie odejść od węgla? Na rzecz OZE, tak jak pan słyszy. Proszę? Na rzecz OZE, tak jak pan słyszy. Nie rozumiem. Na rzecz OZE, odnawialnej energii, tak jak pan słyszy. A co to jest dokładnie? I gdyby to rozwinąć? Dla... To jest wiatr, słońce, woda i tak dalej. Proszę? Wiatr, słońce, woda i tak dalej. Ale to jest jądrowa energia. Jaka? Jądrowa, atomowa. Energia jądrowa? Tak jest. Okej. Okay. Że pan idzie właśnie słusznym tokiem myślenia, zdecydowanie. Właśnie to chodzi o to. No, to właśnie chodzi o to, że to wszystko ten syf tych infrastrystów, tak nazwijmy. Ale to nie idzie tak naraz wszystko z wiatru zrobić. Nie tyle kalorii, no, ile trzeba. Czy tyle ciepła, czy prądu. To się tak nie da na... Coś tam idzie z tego odzyskać, ale... Dzień dobry, organizator wydarzenia. Czy mógłby pan podać, jakiej gazety pan jest? Mamy to do swojego rejestru. O, dobra, super. Dziękuję. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Z jakiego medium? Nie rozumiem. No z jakiej gazety pan jest? To może zróbmy tak, że skontaktujmy się. Proszę? No nie, ja na przykład bym chciała wiedzieć, bo pan mnie nagrał, pan tak? Więc chciałabym wiedzieć teraz, zanim pan gdziekolwiek udostępnie, a ja się nie zgadzam na to. Nie, no wie pan co, jako organizatorka po prostu podejdę do pomocy, do służby pomocniczych tutaj, bo ja muszę wiedzieć, skąd pan jest. Ja muszę to wiedzieć. Ja mam spis, ja muszę to przyjmować, prawda? No, rozumiem. Czy mógłby pan podać, z jakiego medium pan jest? Czy pan jest prywatnie? To proszę mi w takim razie się do... dopisze się do tej listy spisów. Dobrze, tylko, że... Ale kim pan jest? Że? Ale kim pan jest? Ale to pani kim jest, nie rozumiem. Dziękuję za nagrywanie, pozdrawiam serdecznie. No bo ja wszystko cały czas nagrywam i proszę mnie dotykać tego. Dane. Przepraszam panowie, mam tu mały problem z jednym panem. Już nie robicie problemu. No to niech pan powie, skąd jest, tak? Bo jakby nagrał nas. Przepraszam, ja potrzebuję pomocy tutaj. Wow. Ale proszę poczekać. Ale ja nic nigdzie nie... A tutaj pan nie chce się wylegitymować, z jakiego medium jest dodatkowo nas nagrywa, a my sobie tego nie życzymy. Znaczy problem jest taki... Potrzebuję do zarejestrowania po prostu, kim jest ten pan, a pan nie chce nawet się wylegitymować, więc... Nagroda. Dobrze, proszę pana, sierżant osobowy Arkadiusz Glimos, na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy o policji, bo proszę pana dokument tożsamości. Mhm. To musimy w takim razie przejść do samochodu. Proszę pana, może panu udzielić mi swoich danych. Nie muszę być dokumentem, nie mogę pan przy sobie, może... Nawet wasz komendant się wypowiedział w takich, że wy nie możecie występować w systemach DUNS. A występujecie. W jakich systemach? W systemach DUNS. Pierwszy słyszę o takim systemie. No właśnie. Ja to mam system CIP. No właśnie, bo system DUNS jest takim systemem, który mówi wyraźnie i wasz komendant wojewódzki odpowiedział, że nie mogą komendy policji występować w systemach DUNS, ponieważ świadczy to o tym, że wtedy prowadzicie działalność gospodarczą. Proszę pana, ja mam tutaj system KSIP, Krajowy System Informacji Policyjnej. Polityczne, ja rozumiem.